problemy z odblokiem i małe. Problemy z pieniędzmi, bo badania i tak dalej kosztują. Estrogen i prolaktyna w górę. Możliwe, że będziesz musiał zainwestować w czapkę, jako że jednym z nich jest łysienie. Nadmierne obłosienie. Coś, co też może być problemem, za duże libido. Podsumowując, wszystko jest dla ludzi, ale pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście sportowcami bądź nie macie zaburzeń z produkcją testosteronu, zastanówcie się 5 razy, czy warto.